Dzisiaj, 30 września, chcielibyśmy się wsłuchać w hasła biblijne wyznaczone przez Kościół do czytania właśnie na dzień dzisiejszy. Pierwsze hasło jest zapisane w Psalmie 116 i brzmi tak. Wierzę nawet wtedy, gdy mówię, jestem bardzo utrapiony. I drugie hasło pochodzi z listu Jakuba. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie. Bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. W tych dwóch krótkich wersach jest niesamowite skomasowanie bardzo ważnych dla każdego człowieka w jego życiu pojęć. Jest wiara, utrapienie, próba, obietnica, miłość i błogosławieństwo. I chociaż nie występują one dokładnie w takiej kolejności, to ja właśnie w takiej kolejności bym je ułożył. Na początku wiara. Wiara jest czymś, co dotyczy każdego człowieka. Każdy wierzy. Może nie w to samo. Może nie tak samo. Ale na pewno wierzy. Utrapienie jest pojęciem rzadko używanym w dzisiejszym języku. Synonim tego pojęcia to męczarnia, tortura. A więc coś, co naprawdę ciężko jest człowiekowi znieść. Próba to pewnego rodzaju test, który można albo zaliczyć, albo oblać. Obietnica to zapewnienie, że coś się otrzyma, że coś się osiągnie. Miłość to uczucie, które jest bezwarunkowe i szczere. Błogosławieństwo to największe szczęście, jakie może przeżywać człowiek. To właśnie błogosławieństwo, ten najwspanialszy przeżywany przez człowieka stan szczęścia jest na pewno tym, do czego w życiu dąży każdy człowiek. Ludzie mają przeróżne sposoby na to, aby to osiągnąć. Jedni ciężko pracują, zatapiają się w swoje obowiązki zawodowe i wypełniają je tak bardzo, że na inne sprawy nie starcza im już ani czasu, ani często sił. I mają nadzieję, że dzięki zarobionym pieniądzom kiedyś osiągną prawdziwe szczęście. Kiedyś. To znaczy kiedy? Inni wybierają inną drogę, niekoniecznie pracują, za to bardziej, jakbyśmy to powiedzieli naszym dzisiejszym językiem, kombinują. Albo zupełnie legalnie, albo niekoniecznie legalnie. I oni również uważają, że kiedyś osiągną prawdziwe szczęście. Kiedyś. Tylko kiedy i jak? Jeszcze inni żyją chwilą i cieszą się każdym momentem swojego życia. Nie martwią się tak bardzo problemami ani tym, co przyniesie przyszłość. Starają się być szczęśliwi. Ale czy rzeczywiście takimi są? A my? Chyba też chcemy znaleźć drogę do szczęścia. Jaką drogę wybraliśmy? Jaką drogą podążamy? Na jakim etapie tej wędrówki się znajdujemy? Czy w tym, co robimy, jesteśmy szczęśliwi? Droga do błogosławionego życia nie zawsze jest łatwa. Czasami trzeba zrezygnować z wielu rzeczy, które wydają się ważne, ciekawe, przynoszą korzyści. I to właściwie zaczyna się już od samego początku. To się zaczyna już w szkole. Już nawet w najmłodszym wieku trzeba walczyć z pokusami, które grożą nam ze strony koleżanek i kolegów. Czasem tą udręką, o której jest dziś mowa, jest samotność, wyobcowanie, odtrącenie. To jest próba, którą trzeba przejść. Później przychodzi dalsza nauka, studia i znów trzeba walczyć z pokusami. Często wynikiem tej walki jest uznanie za zacofanego, czasami dziwnego. I znów może przyjść samotność. To też jest próba. Próba, którą trzeba przejść. Dalej przychodzi zmaganie się z nieuczciwością, z nierzetelnością w pracy. Także w życiu rodzinnym. Jesteśmy wystawiani na różne próby, które trzeba przejść. Przychodzi choroba, przychodzi cierpienie, bezsilność. Próby. Ciągłe próby. Czy jednak warto je przechodzić? Czy nie lepiej iść z prądem i robić to, co inni, nie patrząc na konsekwencje, nawet jeśli one są złe? Warto. Bo kto wytrwa te próby i się nie podda, kto będzie do końca wierzył i ufał Bogu, ten osiągnie szczęście.
i błogosławieństwo samego Boga. Czyste sumienie, poczucie tego, że zrobiło się wszystko, aby nie zmarnować ani jednej chwili życia, to jest już coś, co sprawia, że człowiek staje się szczęśliwy. To jest już ten moment, kiedy odczuwa się w swoim życiu Boże błogosławieństwo. Jest też tym, co wzmacnia naszą wiarę i wzmacnia naszą nadzieję zbawienia. Wytrwajmy w próbie. Ufajmy Bogu, bo to On wie najlepiej, co jest dla naszego życia dobre. Życzę Bożego błogosławieństwa na każdy kolejny dzień. Z Bogiem.